Cześć, nazywam się Ania Chomiak i na co dzień prowadzę blog nieidealnaanna.pl. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, witam Was w kolejnym odcinku świątecznej manufaktury dziecięcej. Będziemy wraz z moimi córkami Zuzią i Marysią wykonywać świetną ozdobę świąteczną, bałwanka ze skarpety. Gotowi? Bierzemy się do roboty. Do zrobienia bałwanków będą Ci potrzebne jasna skarpetka oraz kolorowa na czapeczkę, oczka samoprzylepne, koraliki samoprzylepne, ryż, kolorowy filc, nitka bądź sznureczek, mazak, nożyczki, duża szklanka. Dziewczynki, Marysiu, Zuziu, pamiętacie, że w tamtym roku robiłyśmy takie fajne świąteczne gnomy ze skarpety, pamiętacie? Tak, tak. Super. W tym roku wymyśliłam, że też wykorzystamy skarpetki i zrobimy takie fajne, grubiutkie, przyjazne, takie ciężkie bałwanki. Co o tym sądzicie? Zrobimy takie? Jesteście chętne? Tak. Super, dobra. To jest nasz wzór, naszego pana bałwana. To musimy zacząć od tego, żeby się dostały szklanki, proszę bardzo. Będziemy już robić, tak, i takie bałwanki w tym roku wymyśliłam, że nie musimy ciąć skarpetek, tylko bierzemy takie stópki skarpetki, jeżeli mamy na stanie, białe, używane u nas. Ciężko było białe znaleźć, bo ja nie lubię białych skarpetek, ale jakieś ostałe się ostatnia para. Szklanki są po to, ja pokażę, żeby wsadzić sobie skarpetkę. O tak zrobić. Wiedziałam, że to tak? To zrobisz, Zuzia? To Marysia już ma gotowe. I sypać wow. Tam ryż. Tak, i będziemy teraz naszego pana bałwana wypełniać ryżem. A tutaj mamy pomocnicę. Ja. Mamy kociego świątecznego elfa, który nam przeszkadza. Tak, jesteś tutaj? Chodź, pokaż ej. Się. Dzięki. Elfie. Ej, dobra, Herka, popatrzcie, jak sobie radzicie. Ja tak jeszcze Wam opowiem, że ta ozdoba świąteczna to jest jakby, można powiedzieć, że ma dwie funkcje. Po pierwsze, bardzo pięknie wypełnia jakby wystrój naszego wnętrza, takiego świątecznego, zimowego klimatu, a po drugie, zbiera wilgoć. I jak mamy na przykład problemy jakieś w pomieszczeniach z wilgocią, to taki bałwan właśnie wypchany ryżem pomoże nam tą wilgoć wchłonąć i w pomieszczeniu nie będzie tak mokro. Dzieje się tutaj mocno. Dobra, jak dzieci już sobie poradziły z wypełnieniem tych skarpetek ryżem, to jak myślicie, co trzeba teraz zrobić? Zawiązać? Zawiązać, tak jest. Do tego potrzebujemy nitki i nożyczek. Nitkę mam gdzieś tutaj, bo się bawiłam nią z kotką. Nie, nie, spokojnie. Bo musimy uformować ładny kształt, Maryniu. Także Zuziu, trzymaj niteczkę. Dobra, najpierw zaczniemy od Zuzi. Poczekaj, bo musimy... Tutaj sobie rękoma normalnie formujemy taki stożek z ryżu, żeby był wygodny. O, tak potrzymasz córce tutaj? Czekaj. Nie, ja ci pokażę. Nie. Daj rączkę, luźno. I tutaj wyżej. Proponuję, żeby ten nasz woreczek już wypełniony ryżem, skarpetkowy, zawiązać mocno na dwa razy, żeby się po prostu nie rozwiązało i przetrwało do kolejnego roku, bo jak widzieliście, nasze skrzaty świąteczne też dalej mają się całkiem nieźle. Nasz bałwan jest tyle nietypowy, że nie ma trzech kulek, tak jak to tradycyjnie się robi, jak się lepi ze śniegu, tylko będziemy tak jakby formułować dwie kule. Jeśli chodzi o taki tutaj powstały, nazwijmy to frędzelek ze skarpety, no to można go troszeczkę będzie przyciąć. Pokażę jak. Po prostu sobie bierzemy i troszeczkę zostawiamy materiału, żeby nam tutaj się wszystko nie rozwaliło. Możesz sobie wybrać w tym czasie oczka. Oczka są przylepne. Oj. Mama nie umie tego. Ja zrobię. A wy sobie tylko wybierzcie taki sam rozmiar. Takie oczka samoprzylepne dostaniecie w każdym możliwym papierniczym.
U nas są różne kształty, więc wybierz takie, żeby miały taki sam kształt oczu. Dlaczego? Żeby było ładnie i symetrycznie. Dobra, teraz mamy takie koraliki, są przylepne i również wybieramy rozmiar noska. Zamiast marchewki, jak u bałwana jest tradycyjnie marchewka, to będzie koralik. Wybieramy sobie nosek. Robimy uśmiech dla bałwana. Myślę, że najłatwiejsza opcja to jest narysować czerwonym mazakiem. Będzie wyglądać jak prawdziwe usta. Dokładnie. Udało się? No piękny, uśmiechnięty bałwan. Czyli mamy oczka, mamy nosek, mamy buźkę, mamy guziki. Co zostało jeszcze? Czapeczka i szalik. Czapeczka i szalik. Dobra, to zaczniemy może od szalika. Szaliki będziemy robić z kolorowych filców. Ja jestem za tym, żeby wykorzystać takie skrawki. Jak widzicie, mam takie już pocięte z innych prac plastycznych. Mania, jaki chcesz szaliczek? Różowy. Różowy, dobra. Czyli po prostu trzeba wyciąć nożyczkami pasek. Potrafisz, prawda? Tak. Dobra, no to wycinamy. Pokażę dziewczynie, jak wam się udało szaliki wywiązać. Dobra. I ostatni element. Kto zgadnie, co zostało zrobić? Czapeczka. Czapeczka. Dobra, dziewczyny. To ja dzisiaj proponuję różowe skarpetki. Poświęciłam moje pary. I teraz tak, znowu to samo. Skarpetka typu stópka, krótka, bez tej tutaj ściągacza na kostkę. I wystarczy tak naprawdę, jak sobie wsadzimy rękę w tą skarpetkę. O tak. To tutaj przyciąć. Tak, i w tym momencie już mamy fajny. Teraz ja. Drodzy, tak się prezentują nasze bałwany, nasza rodzina bałwanków zimowych, wypełnionych z ryżu. Skarpetki białe, stópki wypełnione ryżem, druga para kolorowa posłużyła nam z czapeczki. Skrawki filcu to są oczywiście szaliki, nitka, kolorowe przyklejone koraliki to guziczki, oczka, mazak i tyle. Voila, zapraszamy. A jeśli ktoś chce wiedzieć, kto jest kim z rodziny, to jest tata, to jest mama, a to jest córkeczka. Okej. Okay. Bałwanki ze skarpety będą się świetnie prezentowały zarówno na półce, jak i w postaci dodatku do stroika na świątecznym stole. Bez wątpienia sprawdzą się również jako upominki dla najbliższych. Ich wykonanie to nie tylko satysfakcja samodzielnej pracy, ale również gwarancja uśmiechu w tym szczególnym, świątecznym czasie. Mam nadzieję, że wspólne wykonywanie kartek świątecznych i bałwanków ze skarpety podobało się wam. W tej edycji świątecznej manufaktury dziecięcej to już wszystko. Życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce.